Tum, 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 tum. No dobra. I proszę bardzo. Mysza. Musicie zrozumieć, z innymi psiakami. Szymon się zachowuje tak, jakby ten pies już odchodził. Nie, bo mi jest smutno po prostu, nie? A ona jest żywa i ona jeszcze długo będzie żyła. Mi jest smutno, że to ten psiak już... Ona już nie chce na przeszkody wchodzić i ten, bo ją boli pewnie, nie? Birma! Birma! Wracaj! Chodź! No, super, pogoniłaś. Tak, chodź, szybciutko. Siema widzowie. Sorry, że tak długo nas nie było, ale mieliśmy kłopoty z naszą psiną. Właśnie biegnie. No cześć, mordeczko. Cześć. Chodzi o to, że Birma ma na 90% dysplazję stawów biodrowych. Także okazało się jednak, że to nic się nie, że się naderwało coś, tylko najprawdopodobniej odezwała się już właśnie dysplazja. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić na 100%. Nie wiemy, w którym stadium ona jest, która to jest tam, bo tam są jakieś numery tej dysplazji, nie wiem, czy tam ABC, czy jakoś tak. No nie będę teraz wymyślał. Jak coś, to wam ten przytoczę to w montażu, w filmiku. No i co? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Szkoda mi tego psiaka bardzo, bo fajna psina i takie rzeczy się spotykają. Aha, dlaczego nie możemy stwierdzić na 100%? Bo Birma ma od małego kłopoty z nerkami. I nie jesteśmy, znaczy można, ale bardzo, bardzo obciąży to właśnie nerki, bo chodzi o to, że żeby zrobić takie zdjęcie RTG tych stawów biodrowych, trzeba psa dać pod narkozę. A każda narkoza, no chodź mordeczko, obciąża bardzo te nerki. I teraz pytanie, czy my chcemy jej te nerki bardziej obciążać, czy chcemy mieć 100% pewności co do dysplazji? Są badania różne, takie, nie wiem, jak to powiedzieć, fizjologiczne, takie jakieś, żeby stwierdzić, czy taka dysplazja występuje. No i Birma po tych badaniach właśnie u ortopedy, bo byliśmy u tego psiego ortopedy, bo nie robiłem z tego filmiku, bo za bardzo się przejąłem tym po prostu. No i tak to właśnie te badania wyszły, że najprawdopodobniej ma tą dysplazję. Żeby stwierdzić na 100%, trzeba by ją dać pod narkozę, a my nie chcemy dawać jej pod narkozę. Także taka lipa trochę. Na ten moment po prostu no Birma chodzi, biega, jak tam biega. No i tyle, no nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Szkoda psiaka, smutno. Oj. Ale trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Na ten moment dostaję taką suplementację. Tak, jakiś płyn, chyba Siza, jakoś, nie będę teraz wymieniał nazwy, bo nie pamiętam. Po prostu jest to na wzmocnienie tych stawów, na wzmocnienie tych kości. No i tyle. Mysza coś znalazła. Malinki. Zobacz, jakie malinki ładne. Z naszego ogródeczka. Proszę. Dziękować. Malinki. A teraz wywód o malinach. No, ty o owocach to ty lubisz gadać. O, proszę bardzo. Co ty to robisz? Nie nagrywaliśmy tego. O, proszę. Szczęśliwa psina, bo myśmy ją... Oszczędzaliśmy ją bardzo. Ach, no szkoda psiaka, no. Nie, trudno, taki jest ten. Teraz musimy po prostu uważać na nią i tyle. I dbać o te stawy. No, słoneczko wychodzi. Mysza, chcesz malinę? Birma, chcesz malinkę? Tak, zobacz, może ci się smakowało. Dwa. Nie. No i tak. I tak to jest z naszą Birminą. Ach, nie wiem, co więcej mam powiedzieć. O, czekaj, no. No, co się stało teraz? Bella Fantastica. Jabłuszka też pyszne. Jabłuszka też pyszne. Pójdziemy nagrać zaraz jabłuszka. Nasz ogródek trochę zaniedbany, bo tu nie było dawno nikogo. No ale co zrobić?
Dobra, Birma. Wyłaź spod tej trampoliny. Birma. Chodź, idziemy. Uważaj na łeb, ty. No żywa jest, ona ma tyle energii. No ale ona tak, ani do psiego parku nie może na razie, ani biegać z jakimiś innymi psami. Ona uwielbia biegać z innymi psami. No a teraz nie może. Co ty fanzolisz? Trzeba pozbierać. Bo to już pospadało, widzisz? No i co ty chcesz z tymi orzechami zrobić teraz? No to są orzechy do jedzenia, tylko trzeba je wysuszyć, nie? Nie wiem, ja się tam nie znam. Orzechy się to się w sklepie kupuje. Dobra. Idziemy zobaczyć. Dostana na łeb. No, jaki to jest grzyb? Ale patrz, bo to leżało tak. No. Jego dom, ty, gdzie do jedzenia. No nie, to jest orzech. Dobra, idę wyciepnąć ta guma i żremy te maliny. Idę zobaczyć jeszcze jabłka. Co, chcesz pić? Chcesz pić? No to możesz. No ale, no to nie. Tak się nie będziemy bawić. Albo chcesz pić, albo nie chcesz pić. Uważaj, bo ci na łeb naleje. No, pij. Tu masz. No super. Dobra. Idziemy zobaczyć jabłka. O, wystraszono mysza. Coś się podziało. Czekaj, idziemy zobaczyć. Co się stało? Teraz już nic. A co tam było? No co, mieszkał se zwierz. Jaki? Duży. Ale co to był za zwierz? Nie zdążyłam zobaczyć, bo rzuciłam go szybko. Aha, dobra. Byle nie pająk, bo nienawidzę pająków. Co się dzieje? Chodź. Idziemy zobaczyć te jabłka. No i co, jeśli chodzi o takie dysplazje i inne rzeczy, no po prostu musicie obserwować swoje psiaki. Jeśli macie jakieś podejrzenia, od razu bijcie do lekarza, do weterynarza, bo może się, ja pierdzielę, jak to się zmokro. Bo może się okazać właśnie, że im wcześniej to się zdiagnozuje, tym lepiej dla psa. Ona ma 3 lata i dopiero teraz ją tam coś zakuło. No ale nie możemy z tego stwierdzić na 100%, nie? No ale widać, że ona też zawsze godą dziołcha. Pamiętasz, że ci zawsze godą, że ona tak dziwnie pływa, nie? Że ona tak dziwnie łazi, choćby ten, a ty nie, to tak normalnie łazi. Się kurwa okazało, że się nie łazi normalnie. I ona, ta dysplazja musiała już mieć dużo wcześniej. Znaczy, bo ogólnie chyba dysplazja się mu, nie? Jak to jest? Dysplazja się mu od zawsze, nie? Tylko nie wiadomo w jakim stopniu, no. No i tak to jest. Dobra. Jabłka. Miało być jabłka, to są jabłka. Takie mamy jabłka. Takie tu już coś tu działo. Ale niektóre są fajne. No to małe drzewko na razie. Małe drzewka. Takie mamy jabłka. Co? Łabędzie. Co? Zamknięta coś ktoś. A tu proszę bardzo. To już wyżar. Czekaj, bo nie mogę wyostrzyć. Można się naszyjnik zrobić. O, tam jakiś mieszkaniec już do orzecha się wpod. Dobra, Birma, i co? Ty byś polatała, nie? Może biegać. No wiem, że może biegać. Ale z innymi... Musicie zrozumieć, z innymi psiakami. Szymon się zachowuje tak, jakby ten pies już odchodził. Nie, bo mi jest smutno po prostu, nie? A ona jest żywa i ona jeszcze długo będzie żyła. Mi jest smutno, że to ten psiak już... Ona już nie chce na przeszkody wchodzić i ten, bo ją boli pewnie, nie? Do auta też jak wchodzi, to tak z takim dystansem do siebie tak chce wejść, ale musi najpierw sprawdzić, czy może i ten. Tak, kurde... Birma, nie kombinuj. No super psiak. No super psina. No ty jesteś kochana. Kochana i trochę biedno. Wszystkie choroby to musiała ona. Kaszaki, nie kaszaki musieliśmy wycinać. Jak my ją chcieli wysterylizować, to nie, bo chore nerki. Ach, masakra. Po tobie to. Co? Ty jesteś chorowity. Co z tego? Pomie to, no to jest, no, głupota. No i będzie orzechy. Co ty to wiewiórką chcesz dać? Przecież nie mogę iść do domu, muszę na twoim rodzicu ją ustawić.
No, no i co jeszcze? Sprawdzajcie te swoje psiaki. Pamiętajcie o tym. Patrzcie, jak chodzą, jak wam coś nie pasuje. Ja wam wkleję takie, jeśli chodzi o owczarki, to gdzieś widziałem taką fajną stronkę, gdzie tam są jakieś takie różne postawy psów, jak one stoją, jak one się powinny ustawiać, jak tam łapy mają jakoś inaczej krzywo, to już coś znaczy, także ja wam to wszystko pokażę. I chyba wciep na filmik, ale nie wiem, czy mi tego YouTube nie zateguje, nie zablokuje. Jak taki no chcecie się pić, to zaraz cię tam naleja. Jak taki doktor, tam jakiś weterynarii pokazuje, jak sprawdzić, jak się sprawdzą ta właśnie te stawy biodrowe pod względem właśnie tej dysplazji, nie? No to no, przestań, Ida, fila. Także też wam spróbuję go wciepnąć. To się zobaczycie i może sami sobie też spróbujecie w domu z waszym psem, jak to wygląda, czy tam ma jakiś ból, czy nie ma, to będziecie widzieć. Dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj pokażę Państwu bardzo prosty test, który pokazuje, jak możemy wstępnie ocenić, czy nasz pies ma problem ze stawami biodrowymi. Mam na myśli chorobę zwyrodnieniową. Naszą bohaterką jest Tiga i na Tidze pokażemy, jak to się wykonuje. Sprawa jest bardzo prosta. U zdrowego psa możemy kończynę miedniczną całkowicie wyprostować, czyli właściwie powinna tworzyć z grzbietem linię prostą. Czyli mówimy o kącie wyprostu około 180 stopni. I to doświadczyło o tym, że nie ma żadnych kłopotów z zrodnieniem stawu biodrowego. Tika, gotowa jesteś? Pokażemy Państwu, tak to się robi. Czyli trzymamy psa, czy podtrzymujemy go, możemy się wziąć na podłodze, łapiemy za kolano i prostujemy kończyny. Jak Państwo widzą, jak baletnica, wszystko jest ok. Mamy linię prostą między grzbietem a kończyną miedniczną. Tiga nie protestuje, to znaczy, że w tej chwili nie ma żadnych objawów bolesności wskazujących na zrodnienie stawu lewego biodrowego. Tak samo analogicznie robimy z kończyną drugą. Gdyby się okazało, że u Państwa psa ten kąt, powiedzmy przy kącie około 120 stopni, już jest bolesność, już pies piszczy, już się buntuje, jest to ewidentne wskazanie do badania psa, do ortopedycznego badania psa, łącznie z diagnostyką radiologiczną. Dziękuję serdecznie. Ogólnie to chyba gdzieś tam przeczytałem, że najlepszym takim, nie wiem, taką rehabilitacją, jakimiś ćwiczeniami jest pływanie psiaka. Tylko że zbliżył nam się sezon jesienno-zimowy i gdzie my pójdziemy z nią pływać. Bo nie słyszałem, żeby był jakiś basen dla psów zamknięty. Słyszałeś coś takiego? Nie. Tylko o tym Wrudzie, nie? Co jest? Tylko w tym Wrudzie. No Wrudzie Kaś tam podobno jakiś basen jest i no on jest chyba otwarty, nie? On jest na świeżym powietrzu. No nie wiem, czy Kaś... No. No tu jej nie możemy wciepnąć, bo to wszystko z chlorem i w ogóle teraz tam wygląda jak masakrycznie po tych deszczach. Wszystkie jeszcze... Dobra, tym to się nie będziemy przejmować. To się potem kiedy indziej będę przejmować. Proszę bardzo, jak Pinka ładnie czeka przy wodopoju. No. Czego ty chcesz? Chcesz się napić? Tak? A głos da? Głos? No tak, tak. No dobrze, no to proszę. Tu masz, ej. Birma, no masz. No, proszę. No ale nie szkubej. Musisz się bawić, nie? Nie ma, koniec zabawy. Ty nie płacisz za to wodę. Ty się śmiejesz. No. Chodź. Dobra. Idziemy do domu. Birma, idziemy do domu. Chodź, do domu. No chyba nie chcę iść to do cześć. Domu. Cześć. Aha, jednak. Jesteś mu w uchu, woda. Co tam masz w uchu? Woda, bo mi nakapało, stary, nie widziałeś? Widziałem. No. Jesus, dobra, żremy maliny. Dobre. No dobre. Tam jeszcze są, ale nie chciałam wszystkich zrywać. Lubię maliny. Nie wiem, no, w tym roku mało żeśmy w ogóle jedli no. Malin, bo drogie były. Patrz. Co jest? Pum, 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 pum. Tum, 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 tum.
Dobra. Proszę bardzo. Mysza. No ale nie goniłam jej aż tak. Dawaj mi ten aparat. Kładź się. Chodź no tu. Chodź. Ojejku, no co ci ta pani robi? No mówiłem, nie ma ganiania. Już ze stoi normalnie. Już jest okej, tak? Co? No ewidentnie coś jej tam. Nagrywaj to tak. I co? Wszystko w porządku, tak? Odciążamy łapkę. Już nie siedzimy na niej. Co, mordeczko? No dobra, pokaż. Chodź no tu. No ładnie się bawiłaś, myślałam, że... Ładnie, nie myśl za dużo. No ale też nie goniła mi Szymon jak świr jakiś, tylko... Dobrze, już, no, idź. Aś bez przesady, jak po domu biega, jak szalę, no to jest okej. Okay. No tak, a no. Czemu Zol nagrywasz? Nagrywałam psa, a potem zapomniałam, że nagrywam. No, piłeczkę przyniosłaś, tak? No, i po bardzo chory pies przyszedł z piłeczką się bawić. Po prostu coś ewidentnie ją, w pewnej pozycji ją boli. Dobra. No dobra, no połóż się no i odpoczywaj. Odpoczywaj na prawo. I pomyślimy, albo jak inaczej, jak macie jakiś, nie wiem, to kurwa może być po całej Polsce, ja mogę z nim jeździć. Jak macie jakiś gdzieś, nie wiem, basen zakryty, albo wiecie, że gdzieś jest jakiś basen dla psów, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie. Chętnie się z nią przejadę, żeby sobie popływała, bo teraz już kurde nie ma gdzie, już jest tak zimno, też nie chcemy ją zaś przeziębić. Jezu, no dobra. Nie będę, bo ona, jakby my teraz poszli pływać z nią, to ona by na bank się przeziębiła, bo coś i jeszcze kolejne problemy. Bo już jest tak zimno, przecież w nocy wiele było teraz w nocy. Nie wiem, spałam. Ona spała, a ja był na nocce. Nie wiem, w nocy było chyba jakaś 8-9 stopni, no to już jest piździawica, nie? No, dobra. To raczej ona by sobie mogła wejść spokojnie do wody, tylko trzeba by ją było od razu spakować do auta i jechać z nią do domu, żeby ona po prostu już na tym, żeby nie, wiesz... No tylko wsadź takiego mokrego psa potem do auta. No. Zostaw to, tu są mrówki, idź. Chodź. Co za pierun. No nie wiem, czy teraz byłoby sens jechać gdzieś ją, kurde, wsadzić do wody. Chyba nie. Dobra. Czy wiesz, zaś nie ma na minusie, nie? No nie ma na minusie, no ale też nie jest za ciepło, nie? To co, mogę my iść przecież? Co to jest za problem? Chodź, idziemy. No. Chcesz iść? No właśnie, no trzeba by było jechać do domu. Co? Zobaczyć tam? Gdzieś mi? Zawsze można wyprać, nie? Ty. Birma? Idziemy pływać? Chcesz iść popływać? Bo w sumie nie ma tak zimno teraz. I nie wieje, dobra. Inaczej. Jademy pływać, dobra. Nara, będziemy się widzieć na... Nie wiem, kaj idziemy na bory czy na bager? Byle kaj, dobra. Zaraz się widzimy, nara. Birma już jest chyba gotowo. Jest gotowo? Jest gotowo. Birma? Gotowi? Start. Do wody. I no, pomału. I nie goń ty. No, ale idź pływać. A my nic nie wzięli, żadnej piłki ani nic. Nie, no bo pies nie biega. Birma? Czekaj, znajdziemy jakiś patyk albo coś. Dobra, mam coś. Birma, chcesz? No i niech pływa. Pływanie podobno jest dobre na właśnie takie ćwiczenia, dysplazje i takie inne rzeczy. Proszę bardzo. No chodź. Mam nadzieję, że on u góry jedzie. Ja, u góry jedzie. Świry jadą u góry. Dobra. No chodź. Czekaj. Będziesz do wody włazić? Ojejku, no co z tą łapą jest? O kurde. Chodź, Mordini. Ale to się wyżej podciągnij te. Nie nagrywaj mnie. Zostaw. No pociągnij się to wyżej, będziesz cały ten. I może daj ten plecak, bo jak się wdupisz do wody z tymi... Ja, od razu obala się i ten koc nie będzie potrzebny, psuj no mnie. No na pewno. Ajajaj. Ale nie jest taka zimna. Czekajcie, bo muszę trzymać plecak jeszcze. Dobra. No dawaj, kotyk. Co? Jak pierwszy szczał nad morzem.
Dobra, czekaj. Dokładnie tak samo mnie bolały nogi z zimnej wody jak teraz. Ale nie żryj tego patyka. Ciepaj jej ten patyk. Chodź. Myśla, zostaw. Zostaw. O Boże, też, żeby się nie przemęczyła. O bursztynę. Ja. Bałędzie tam są. I patrzą. Dobra, pomału, pomału. Chodź tu. No. Dawaj. Dajesz. Szybko. Te kaczki nic, to są chate. Tu łabę. Ale wiesz co? Łabędzie idą zobaczyć, kto to pływał. I są coraz bliżej. Zostaw. Daleko ciepnij. Serio? Będziesz chodził za nią potem? No. To było głupie teraz. Oh no, Birma po. Bierzcie się stąd. Ksz. Dobra, puść ją. No przecież mysza. O, będzie gryzą, wiesz? No ale to przecież chyba się kapną, nie? Że mają spierdzielać. Birma, patyczek. Gdzie jest patyk? Nie, patyk. Ona teraz patyk. Ona już widzi ten łabędzia w pomarańczach. No idź, zobacz, kto to jest. Nawet nie są. Dwie cykorie stoją teraz. Bierna patyk. Birma! Birma! Wracaj! Chodź! No super, pogoniłaś, tak, chodź, szybciutko. Chodź, chodź, chodź. Ale już śmiałeś, nie? Ale już byłeś, godą już się seble komileca płynia, nie? Ale dobra, no chodź, chodź. No i teraz popatrz. Tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało pływanie później z Birmą. No i tyle. Pamiętajcie, dbajcie o swoje psiaki. Oglądajcie, czy tam coś się nie dzieje i tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!